W jednym z najciekawszych spotkań szóstej serii doszło do meczu szansy na sukces z Kolbenami. Tam wynik spotkania już w czwartej minucie otworzył Jerzy Dzierwa, który popisał się indywidualną akcją. Kolbeny szybko wyrównały, ale pierwsza połowa spotkania należała do zawodników szansy, którzy atakowali skutecznie i w 18 minucie prowadzili już 3-1. Drużyna Kolbenów miała swoje okazje, ale brakowało wykończenia i dopiero tuż przed przerwą udało im się zmniejszyć straty na 2-3. Po zmianie stron Hubert Maty zdał wyrównanie Kolbenom, którzy z minuty na minutę prezentowali się lepiej. Zepchnięta na własną połowę, szansa na sukces rozpaczliwie się broniła, jednak nie potrafiła ustrzec bramki przed dobrze grającymi Kolbenami. W 26 minucie Andrzej Wąsik zdobył gola na 4-3, jednak jego zespół na tym nie poprzestał. Kolejne trafienia dla Kolbenów notowali Oskar Szczurek oraz Dariusz Kamiński i w 34 minucie było już 7-3. Minutę później Jerzy Dzierwa zdobył czwartą bramkę dla szansy, jednak ostatnie słowo należało do Kolbenów. W 37 minucie wynik meczu na 8-4 ustalił najlepszy strzelec ligi Andrzej Wąsik. Przeważaliśmy w tym meczu, no ale faktycznie na początku poszli tam ostro, twardo, chcieli coś powalczyć, no ale tak jakby zabrakło im trochę sił. Przede wszystkim postawa naszego bramkarza Aleksa bardzo dużo nam dała. Mieli bardzo dużo sytuacji, ale nie wykorzystali jej i tak mecz się skończył. W szóstej kolejce MKS Krzyżbud 2 walczyło kolejne punkty w tym sezonie z zespołem Bad Boys. Faworyci tego meczu nie zawiedli już w trzeciej minucie, Trzebinianie prowadzili 2-0 po bramkach Jakuba Skrzypka i Patryka Wierzbica. Bad Boys starali się odpowiedzieć, ale zespół z Trzebini atakował wysoko i nie pozwalał rywalom podejść pod własne pole karne. Krzyżbud dłużej utrzymywał się przy piłce, atakował i w 13 minucie prowadził już 4-0. Minutę później pierwsze trafienie dla Bad Boys to był Paweł Bogacz. Po straconym golu Krzyżbud szybko odpowiedział i dwa trafienia zapisał na swoim koncie Kacper Byrczyk. Na minutę przed końcem pierwszej połowy Konrad Kozikowski ustalił z rzutu wolnego wynik na 2-6. Po przerwie obraz gry się nie zmienił i MKS dokładał kolejne bramki. W 36 minucie zespół z Trzebini prowadził już 10-3 i grając na kompletnym luzie łatwo przedzierał się w pole karne przeciwnika. Ostatecznie MKS Krzyżbud 2 gładko pokonał Bad Boys 12-3. Każde zwycięstwo nie jest łatwe i walczymy o wynik, po prostu o zwycięstwo, nie? Myślę, że potrzebujemy tego, nie? Żeby było jak najwięcej bramek i żebyśmy wygrywali. W ostatnim meczu kolejki zakręceni w futbolu rywalizowali z Team Spirit. W tym spotkaniu strzelanie rozpoczął dla swojego zespołu Filip Spytkowski, jednak już w 8 minucie zakręceni wyrównali po bramce Łukasza Palucha. Stracona bramka podrażniła zawodników Team Spirit, którzy rzucili się na rywala i grając wysokim pressingiem zepchnęli go do głębokiej defensywy. Dzięki takiej grze szybko udało im się wyjść na prowadzenie 3-1. Mecz się zaostrzył i sędziowie zmuszeni byli dyktować kolejne przedłużone rzuty karne. W 12 minucie jeden z nich wykorzystał Jakub Żegleń, trafiając na 4-1. Po zmianie stron mecz się nieco uspokoił. Obie drużyny miały swoje okazje, ale brakowało dobrego wykończenia. W 29 minucie mocnym strzałem Patryk Sigert trafił na 2-4, jednak przewaga Team Spirit była niezagrożona. Zawodnicy w zielonych koszulkach dokładali kolejne bramki i w 37 minucie Kacper Policht ustalił wynik rywalizacji na 7-2. No prawda jest taka, że każdy chciał dzisiaj coś strzelić. Dzisiaj nie było pytanie, czy wygramy, tylko ile wygramy. Zwłaszcza, że w ostatnich meczach tamta drużyna straciła dużo goli. Trzeba było zachować spokój i koncentrację, no bo może było łatwo stracić punkty, bo to jest mecz, który trzeba wygrać, żeby jeszcze się liczyć w stawce. A my wczoraj przegraliśmy już drugi mecz i nie chcieliśmy wylądować już w tej niższej strefie tabeli. W pozostałych spotkaniach tej kolejki MKS Krzyżbud 1 pokonał La Bambę 9-4, zaś Chłopcy z Marzeniami przegrali z MKS-em Fabluk 2000 5-8. Po 6 kolejkach liderem rozgrywek jest MKS Krzyżbud 1 z 15 punktami dorobku.